tej strony Baronski kanał Unigames.pl. Witajcie w kolejnym odcinku Strefy Niezależnego Grania, w którym tym razem mam dla Was recenzję Unravel. To produkcja małego, niezależnego szwedzkiego studia Coldwood Interactive, która zachwyciła zwiedzających ubiegłoroczny Gamescom. Na szczęście pełna wersja nie zawodzi pokładanych w niej nadziei i jest jedną z tych małych perełek indie, które z pewnością zapamiętamy na lata. Między innymi za rozruszanie szarych komórek, piękną oprawę audio-wideo i przede wszystkim za spory ładunek emocjonalny. Ale po kolei. Bohaterem Unravel jest Jarni, czyli mała lalka z włóczki, która ożywa po wypadnięciu z koszyka babci. Zaczyna przeczesywać dom swojej właścicielki i w ten sposób dociera do różnych fotografii stanowiących wycinek wydarzeń z przeszłości. Nasz włóczkowy przyjaciel, chcąc ułożyć wszystkie te wspomnienia w całość, wraca do miejsc i zdarzeń ważnych dla wspomnianej staruszki. Wraca do momentów najważniejszych w całym jej życiu, tych przyjemnych, szczęśliwych, ale i smutnych, a nawet przygnębiających. Przechodząc 12 dostępnych poziomów, doświadczycie więc różnych emocji, a gra będzie starała się w metaforyczny sposób pokazać różne etapy z życia człowieka. To zdecydowanie jeden z największych plusów tej produkcji, choć warto przy okazji dodać, że narracja jest tu bardzo oszczędna. To jeden z takich tytułów, którymi jedni będą się zachwycać, a drudzy mogą nie dostrzec geniuszu twórców. Tekstu jest tu bardzo mało i właściwie oprócz krótkich wzmianek w albumie z fotografiami, poszczególne wydarzenia nie są rozpisane. Tu wiele należy się domyślać, widzieć metaforę stosowaną przez twórców i chłonąć świetny, nastawiony na nostalgiczne wspomnienia klimat. Ja poczułem tę całą magię, którą twórcy starali się wykreować i doceniłem ich kunszt. Czy i wy docenicie? Pytanie pozostaje otwarte, ale Unravel nawet oprócz budzenia różnych emocji i tak ma się czym obronić. Jeśli nie poczujecie całej tej wizji studia Coldwood, z pewnością trochę stracicie, ale i tak powinniście docenić tę grę, choćby ze względu na ciekawą rozgrywkę. Dużą rolę odgrywa też włóczkowy bohater, który jest tak pocieszny i świetnie animowany, że nie sposób go nie polubić. Nie jest to postać, która czuje się w obcym świecie pewnie. Na początku potrafi się potykać, bać się czyhającego na każdym kroku zagrożenia i niepewnie stawiać kroki. Co z tego jednak, skoro swoją sylwetką i animacją twarzy nadrabia wszystko. Do tego, co jest kluczowym elementem w całym gameplayu, Jarni cały czas się pruje, pozostawiając za sobą czerwony sznurek z włóczki. Ta czerwona linka w fajny sposób zawisa bądź oplata każdy element otoczenia, z którym mamy styczność. Podstawowym zadaniem dla nas jest więc zadbanie o to, aby nici wystarczyło do kolejnego checkpointu, którym jest następna porcja włóczki. Czasami może zdarzyć się tak, że zabraknie dosłownie kilku metrów włóczki do najbliższego punktu kontrolnego. Nasza postać wówczas zacina się i trzeba się nieco cofnąć oraz spróbować dotrzeć w to miejsce krótszą drogą. Cały patent sprawdza się bardzo dobrze przez całą grę, tym bardziej, że nić można wykorzystywać na wiele różnych sposobów. Jarni może nawlec włóczkę na dwa położone niedaleko siebie obiekty i tym samym stworzyć prowizoryczną trampolinę z tak napiętej nici. Jest w stanie również wypuszczać ją przed siebie i na przykład łapać się jakiegoś obiektu czy huśtać się, jakby dysponował linką z hakiem. Patentów na wykorzystanie tych wszystkich mechanizmów znalazło się tu sporo i tak naprawdę to właśnie elementy logiczne stanowią o jakości Unravel. Znajdziecie tutaj naturalnie również sporo fragmentów platformowych, ale nie jest to produkcja nastawiona na sekcje zręcznościowe. Dużo ważniejsze są oparte na fizyce zagadki, w których trzeba czasami o coś zaczepić linkę, przesunąć jakiś element, żeby coś doważyć, czy pociągając za wajchę uruchomić jakieś urządzenie. Twórcom nie brakowało pomysłów i trzeba przyznać, że przez wszystkie etapy można natknąć się na coś nowego. Mały minus należy się tylko za to, że jednym z najtrudniejszych poziomów w całej grze jest trzeci etap, a przecież w całej grze jest ich 12. Trudno więc powiedzieć, żeby krzywa poziomu trudności rosła w przykładny, łagodny sposób. Nie można za to nie zachwycić się oprawą audiowizualną w Unravel. Każdy poziom to nieco inny klimat i każdy zachwyca ogromną dbałością o drobne detale. Pierwszy plan, po którym się poruszamy, jest wyostrzony i kipi od szczegółów. Tło z kolei jest rozmyte i jest to celowy zabieg twórców, aby nas nie rozpraszać. Tu cały czas coś się dzieje. Świat przepełniony przyrodą żyje, widać w oddali poruszające się zwierzęta, a pod wodą ryby.
Design, animacja wszystkich żyjątek i pełne 60 klatek na sekundę sprawiają, że trudno oderwać się od ekranu. To zdecydowanie jedna z najładniejszych platformówek, w jakie można obecnie zagrać. Brawa należą się także za soundtrack, który po prostu rządzi. Potrafi zrelaksować, kiedy trzeba przyspieszyć, a od czasu do czasu nawet chwycić za serce. Dodajmy do tego świetne dźwięki otoczenia w rodzaju szumiącego wiatru, padającego deszczu czy odgłosów wydawanych przez zwierzęta i gra wytwarza tak specyficzny, relaksujący nastrój, że nie sposób się w tym świecie nie zakochać. Akcja toczy się w Szwecji i jej klimat wylewa się tu na każdym kroku. Za ten element należą się autorom wielkie brawa. Czego zatem zabrakło? Gra mogłaby być choć trochę dłuższa, bo wystarcza tylko na niecałe 5 godzin. Twórcy niby poukrywali na każdym z poziomów po kilka sekretnych przedmiotów, ale to średnia motywacja do ponownego przechodzenia całej gry. Po drugie, mimo wszystko narracja mogłaby być trochę bardziej rozbudowana. Rozumiem twórców i zapewne właśnie o to im chodziło, żeby wszystkiego się tutaj domyślać, ale z drugiej strony na kilka dodatkowych slajdów i bardziej rozbudowaną fabułę nikt by chyba nie narzekał. No i wreszcie po trzecie, z czasem zagadki oparte na fizyce stają się nieco schematyczne. I tak jest dobrze, ale wyraźnie widać, że na podobnych patentach gra już nie mogła być przedłużana. Trzeba by było dać Jarniemu jakąś nową umiejętność czy przedmiot do wykorzystania, które odświeżyłyby gameplay. Podsumowując, Unravel to piękna, bazująca w dużej części na emocjach produkcja, którą moim zdaniem zdecydowanie warto sprawdzić. Jestem w stanie sobie wprawdzie wyobrazić, że część osób nie dostrzeże w niej emocjonalnego ładunku, ale nawet wówczas zostanie im bardzo dobra platformówka z ciekawymi zagadkami i urzekającą oprawą. Mogłaby być wprawdzie nieco dłuższa, ale z drugiej strony nie kosztuje tyle, ile standardowa nowość w pudełku. Czyli ja osobiście polecam, a jeśli kilka lat temu byliście zachwyceni takimi pozycjami jak Journey na PS3, Unravel powinien być dla Was zakupem obowiązkowym. Warto. Jak zwykle zapraszam Was do komentowania. Dajcie znać, co sądzicie o najnowszej produkcji Coldwood Interactive i czy dostrzegliście w niej tę specyficzną magię, o której wspominałem w recenzji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia niebawem.